Jest tutaj dosłownie wszystko. Mamy żywność długoterminową, dla dzieci są zabawki, jakieś cukierki, słodycze i tak dalej, oleje, kasze, ryże, makarony, jakieś ciastka i tak dalej. Tutaj mamy paletę płatków, takich mlecznych dla dzieci. Oprócz tego mamy jeszcze trochę ciuchów, mikrofalówki i różnego rodzaju pampersy dla dzieci i dorosłych. Myślę, że to się przyda. No i pakujemy. Ładujemy auto z pomocą towar ze sklepów, z darów, z banku żywności. Tu jest jeden bus, tam już drugi częściowo załadowany. Będziemy dalej ładować. Ładujemy jeszcze z godzina załadunku i ruszamy. Jest 9:05, koło 10 chcemy ruszyć, gdzieś na godzinę 22 w Kołyszewie, w misji Wefesda pod Rownem. Cofniesz, tu nie będziemy. Dobra, załadowaliśmy drugiego busa. Jak widzicie, jest pełny. Mamy tutaj wszystko, czyli pomoc medyczna, jedzenie, jakieś chusteczki mokre, suche i tak dalej. Także zbieramy się. Zajęło nam to 2 godziny niestety. Co, zbieramy się pomału, nie? Tak, drugi bus i jedziemy. Let's go! 11 października 2023. Chociaż można powiedzieć, to już nie jest dłużej popularne. Zdecydowaliśmy się, aby pojechać z pomocą humanitarną na Ukrainę do naszych wschodnich sąsiadów. Załadowaliśmy 2 busy, są one pełne jedzenia, jakichś higienicznych i medycznych preparatów i zestawów. To wszystko zawozimy głównie do Rownego, tam zostawiamy w jednym kościele, gdzie dalej stamtąd będzie ruszać się na front, tam gdzie znajdują się najbardziej potrzebujący. Niestety są pierwsze ofiary, poszła opona w busie, jest dosyć mocno załadowany, opony zostały napompowane i poszło, będziemy teraz wymieniać. Tak to wygląda, jeszcze widać ślady po felce tutaj. Zmasakrowane koło, wow. Także wymieniamy i jedziemy na wulkanizację. Mam nadzieję, że uda się dźwignąć tego busa lewarkiem, bo może być ciężko, no. Fuch, oby się udało. Chyba, że wiesz co, windą będziemy może pomagać. Nie ma docisku. On pomału się dźwiga auto. Nie wiesz, chyba tyle festu, wiesz. O. Jak spadnie, żeby krzywd nikomu nie zrobiło. Dźwiga się, dźwiga, dźwiga. Ja wiem, pytałem, czy już da radę, czy jeszcze nie. Jak teraz nie da rady, no to nie mamy co tu podłożyć innym. No. Dobrze. Upchaliśmy ją na sam koniec. Zrobiliśmy. Pojechaliśmy, bo było tylko atmosfery, wiesz? Zrobiliśmy 4,5 mniej więcej, bo to stara opona. Nic się nie stało, jest pięknie. Tak wygląda. Dobra, mamy wymienioną oponę, natomiast przyjechaliśmy na wulkanizację, żeby kupić nową zapasową. Niestety nie mają felgi, więc w tym momencie obdzwaniamy wszystkie wulkanizacje w okolicy, żeby to ogarnąć, bo zbliża się godzina 18, jest przed piątą. U pana bym dostał, ale potrzebuję obowiązkowo z felgą do Renault Master. Żeby nie było tak kolorowo, no to udało nam się znaleźć firmę, która ma felgę i oponę, i ta firma jest w Rzeszowie. Wracamy 40 minut z powrotem do Rzeszowa. Tam kupujemy oponę i felgę. Mam nadzieję, że gdzieś nam to ktoś jeszcze założy, bo już mamy dosyć sporo opóźnienie. Ile jesteśmy czasu w plecy? Godzinę tam straciliśmy, tu z powrotem to też godzina, musimy założyć nową oponę, bo na stare nie będziemy jechać, skoro nowa strzeliła, to na starej nie polecam jechać nikomu. Co prawda Wacek kieruje, ale to szkoda by było. Także jeszcze pół godziny, przekładka opony, a 2,5 godziny przynajmniej w plecy, jak nie lepiej. No jeszcze na granicy nie wiadomo ile. Stara nie wiadomo ile ma lat i strach, że strzeli znowu. 22:30, jesteśmy w Zamościu. Droga idzie bardzo powoli, bo jedziemy 50-60 na godzinę. Zrobiliśmy sobie przystanek, żeby napić się kawki i tam chwilę porozmawiać, odpocząć. Mamy gdzieś do granicy jeszcze godzinę co najmniej i z granicy będziemy jechać do Włodmira Wołyńskiego. To jest taka miejscowość 20-30 km od granicy z Polską. Tam robimy pierwszy rozładunek, także ludzie już wiedzą i mamy dać znać, jak będziemy się zbliżać do miejscowości,
żeby podjechali. Standardowo przyjechaliśmy na granicę, pokazaliśmy papiery, ale nie za bardzo chcą nas puścić. Puszczają? Gdzie przynajmniej ta fura. Jak się dowiedzieli, że jedziemy z humanitarką, to nas kazali zjechać nam na bok. Puszczą nas czy nie? Mam nadzieję, bo naprawdę nie zamierzam stać. No, znaczy, wiesz, ja mogę chcieć lub nie chcieć, ale... No. Idziemy. Nie jest to pierwszy raz nasz na granicy i za każdym razem jest tak samo. Trzeba się klimatyzować i rozmawiać i szukać jakichś opcji, żeby się przedostać normalnie. Niestety, ale pod tym względem było i jest nadal słabo. Tam stoi ogromna kolejka czekająca do ocalenia, więc Ukraińcy zwożą całe mnóstwo samochodów, które trzeba ocalić, więc jest osobna kolejka długa, no nie wiem, z 2 km. Dobra, puścił nas, czekaliśmy gdzieś, nie wiem, ze 20 minut albo więcej, nie? Kazał odpalać śmierdzącego dieselka i jechać. Jedziemy prosto. Już dawno nie byłem w Susinie. Jedziemy teraz polska granica, ukraińska granica i... No i mam nadzieję, że za 15 minut będziemy już na Ukrainie. Co tam, trzeba jakieś deklaracje wypełniać? No, w polską odprawę już przyszliśmy, teraz za Bugiem musimy udać się do celników ukraińskich, podać numer instytucji, do której jedziemy, deklarację wypisać, co wieziemy, ile sztuk, ile kilo. Oczywiście nikt tego nie sprawdza, ale muszą to podać, bo potem to parują z fundacją i ją pytają, czy to dostali, w jakich ilościach i co z tym zrobili. Także godzina gdzieś trwa mniej więcej wypełnienie plus czekanie na wprowadzenie tego do systemu, bo tam pan na Atari to dość wolno wprowadza. Czyli co, jeszcze godzinę będziemy to uzupełniać? No, godzinę po stronie ukraińskiej. Co ty gadasz? To nie da się tego szybciej ogarnąć? Pewno się da, tylko że wiesz. Wygląda to mniej więcej tak. Taki hangar z budami. Jak wjeżdżasz na stronę ukraińską, zawsze dostajesz tak zwany talończyk. Celnik ukraiński wypisuje ci kwit z numerem rejestracyjnym samochodu i z liczbą pasażerów w aucie. I ten kwit musisz później wydać, kiedy opuszczasz granicę. Wygląda to tak. No. 21 wiek. Nie lubi Filipa. Tak? Nie lubi mnie, czemu? No jak to? Kto jej powiedział? Szybko, bo mi się śpieszy. No chłopie. Pomijając przykrą historię na granicy, to przyjechał nasz przyjaciel i rozładowujemy no, trochę drobnicy do niego, do auta. Jest to nasz pierwszy przystanek. Jak zwykle bezpański pies, a może to czyjś pies? Cieszy się bardzo, no ale nic. Mamy tutaj właśnie trochę tych medycznych tematów plus jakieś sosy i tak dalej. No rozładowujemy trochę tego, a reszta jedzie z nami do Równego. To nas to jest cerkwa, 50-tniki. I tam dalej u nas jeździ kapelan, taki Sasza. Kapelan, on pracuje z armią? Tak. I on jeździ, вот зараз він теж там на фронті. Він так буквально їх виїжджає, він їде там раз там, наприклад, на місяць часу, на 3 тижні він там на фронті. Розладувалися якісь 300 кг плюс мінус ладунку. Teraz następny cel podróży to jest Równe, miasto, stolica obwodu równieńskiego. Tam zatrzymujemy się i zostajemy na noc, jakieś 2 godziny drogi stąd. Jest na ten moment 15 po 4 w nocy. Czasu ukraińskiego. Czasu ukraińskiego, jesteśmy trochę zmęczeni. 5:30 rano była pogódka, także ładujemy się do fur. 2 godziny przyjeżdżamy Lulu i rano rozładowujemy busy i wracamy do Polski. Krótki raport z tego, co się działo, więc przyjechaliśmy o 7 rano do nas na miejsce docelowe, położyliśmy się spać, w międzyczasie o 9 rano przyszli ludzie, żeby rozładować busy, więc pozbyliśmy się większości towaru. A gdzie byliśmy? To jest chrześcijański dom starców w miejscowości Klewań, Hołyszew, tam 25 km od Równego. Zostało nam jeszcze trochę ładunku, więc o 12 mniej więcej wstaliśmy, zjedliśmy się na nie. Jesteśmy w Równem i jedziemy do kolejnej wioski o nazwie Kolesniki. Tam odwiedzamy jeszcze jednego pastora, zostawiamy mu resztę ładunku i tak naprawdę pozbędziemy się wszystkiego. Przyznam szczerze, że naprawdę podróż wczoraj była mega męcząca, bo o 7 rano dopiero dojechaliśmy na miejsce docelowe, a na nogach byliśmy od 5:30 poprzedniego dnia. Do tego mieliśmy przygody na granicy, granica zajęła na 2,5 godziny. Mieliśmy przygody z oponą, zajęło nam to 3 godziny. Samo pakowanie zajęło nam kolejne 3 godziny, plus jeszcze mieliśmy tam parę postojów po drodze. Także droga rozciągnęła się na 15 godzin i zamiast przyjechać o 20, tak jak planowaliśmy, to byliśmy o 7 rano. Ale na szczęście dojechaliśmy dzięki Bogu, a teraz jedziemy do Kolesni. To jest nasz ostatni przystanek na Ukrainie. Potem wracamy do Równego, przez które teraz jedziemy. Robimy jakieś szybkie zakupy.
i lota na Polskę z powrotem. No i co? 48 godzin wyjazd, a w piątek 9 rano do pracy. Fajne auto jechałem. No, przypomniały mi się sceny z zeszłego roku, dokładnie we wrześniu. Jechałem pierwszy raz na głęboki wschód Ukrainy, czyli tam w strefę wojny, w miejsca, które Rosjanie się wycofali. I człowiek takim busem jedzie i my te dwa dni konserwy jedzie z tyłu. Zajeżdżamy, jedziemy przez Kijów i już wina się zrzędnie z powodu tego, że ty wjeżdżasz w jakieś puszki, a widzisz tutaj amerykańskie, niemieckie auta na ukraińskich blachach, warte po 1 000 000 złotych i więcej. I sobie myślisz, ty im wjeżdżasz puszki, dwa dni się nie myjesz, a oni tutaj jeżdżą jak lordy takimi autami. Odechciewa się, naprawdę się odechciewa w takich momentach. Ale to musisz dalej puścić. 5 godzin później, czy tam 12 godzin później, już nie pamiętam, dojeżdżamy w region Sumski, rozmawiać z ludźmi, którzy mieszkali tydzień w piwnicy. Perspektywa się zmieniała o 180 stopni. Przecież niech w Kijowie sobie żyją, jak żyją. Ale ci ludzie naprawdę cieszą się z tych paru koncertów, które przywiozłeś. Trzeba pamiętać o tych ludziach, co tam w piwnicy siedzą, a nie o tych bogaczach, którzy tutaj żyją sobie jak królowie na Ukrainie. No. Dokładnie. I to samo teraz. Patrząc na politykę, odechciewa się jechać. Mi się już nie chciało, ale jak przyjeżdżasz tu i słyszysz, jak jeden pastor, czy tam diakon, czy ktoś jeździ po ludziach, to jednak mówisz, no fajnie pomagać, bo naprawdę to jest realna pomoc. To ma sens. To nie jest pomoc do gminy gdzieś, gdzie to rozkładają, sprzedają, tylko że do fundacji, która wiemy, że jeździ dalej, dostarcza te towary w miejsca naprawdę potrzebujące, dostajemy fotorelacje z powrotem i ludzie wierzący, to chrześcijanie, to też jakieś potwierdzenie tego, ale tak jak mówię, mimo wszystko, że to wierzący, to i tak zdjęcia dostajemy i widzimy, gdzie ta pomoc trafia do naprawdę ludzi potrzebujących. No i tutaj mamy ostatni ładunek. Przyjechaliśmy do Kolesnik, do pastora. Mamy tutaj konserwy, jakieś batony, ryż, mikrofalówki, płatki śniadaniowe, kawa i tam są takie przekąski, tym barka, instant ryż i owoce. Trochę tego jest. Myślę, że parę dziesiąt kilo, jak nie więcej ładunku, także przyda się. Pastor będzie jechać w przyszłym tygodniu na Bachmut prawdopodobnie, także weźmie to na front wszystko. Będziemy to rozładowywać pod kościołem. Po ukraiński kazać? Da. Tam, gdzie mój syn Sasza, pod Bachmutem, to w tylu dużo багато їжі, всього хватає, забезпечене. Але доставить туди на позиції, де війна йде, то нема можливості, то з дрона. Кульки завертають, торбинки такі, спеціально сухі супи, і з дрона скидають. Ото найбільша потреба в тому зараз, що я можу туди їм доставити, щоб спакувати отаке сухий хліб, супи сухі. Щоб легке було і мало, і завернули, і вони з дрона кидають раз, і таким путем там їх підтримують, бо ну, нема можливості доїжджати, броньової техніки немає. Розумію. А як часто ви їздите там на фронт? Я їду один тиждень на схід, туди на фронт, другий тиждень Херсон, там теж фронт. По 5, по 6 сил там беремо евангелізації, ну і разом допомагаємо, бо там наших віруючих багато хлопців на позиціях. Да. І син мій теж там само служить. На кухні робить, то його вже там вся сторона знає, що він же там годує солдатів. Допомагаємо, скільки можна, стільки допомагаємо. Що, де наша межа, то ми знаємо. Їсти дати, перев'язати раненого, допомогти. Аптека, пекарня, лікарня. А є межа, де не наші, ми там не працюємо. Там вже служба працює, воєнна. Ну, добре. Хай Бог благословить. Залапаліся вже теж на український почастунок. Зубка, свіже сало. Ото фаєнне українське. То є український типове, да? Так. Да. Іще. Chlebek, sało, czyli... Co to było sało? Słonina. Słonina, no właśnie. To ugoszczenie naszego Sasza, jaki poszło z wojny, win przygotował. A, dobra. No. Da. Syn wrócił z wojny na przepustkę ja i zrobił. Ja zrobię sup, jaki ja wdoju tam, gdzie ja ujemy. A ile Sasza już jest tam na... Jesteśmy na granicy w Zosinie, to jest prawie koniec naszej podróży. Ruszyliśmy gdzieś koło godziny 17-18, już nie pamiętam dokładnie, właśnie z Równego. Przekazaliśmy na wstępnej kontroli celnej tam przy pograniczniku, że mamy papiery, że wracamy z humanitarki, wszystkie dokumenty, pieczątki. Teraz czekamy w sumie nie wiadomo na co, no ale teoretycznie wracamy bez kolejki. Tam jest taka kolejka na naprawdę dosyć dużo godzin czekania dla tych wszystkich ludzi. No ale my jedziemy bez kolejki, więc ja naprawdę liczę na to, że uda nam się przekroczyć te granice w ciągu jednej godziny, czyli zupełnie inaczej niż jak jechaliśmy w tę stronę. Przypomnę, że o 3 nad ranem przekroczyliśmy granicę, o 7 przyjechaliśmy do naszego miejsca docelowego. Jest godzina obecnie
21 i wracamy do Polski, także myślę, że gdzieś na Śląsku będziemy koło 2-3 w nocy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Byliśmy w 3 różnych miejscach, gdzie rozładowaliśmy naszą pomoc humanitarną. Wszystko odbyło się na zachodniej Ukrainie, w obwodzie rowieńskim. No, odbywa się to w ten sposób. Przyjeżdżamy, rozładowujemy pomoc i dalej Ukraińcy włożą to na front, do wojska albo do cywilów, w zależności od tego, jakie mają tam zadania przed sobą. My przewozimy i wracamy. Także krótka piłka i wracamy do domu. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Wszystkim braciom polskim bardzo dziękujemy za dobry obiad, jaki dostawiacie nam, naszym chłopcom, to mój syn Sasza, jakiego znacie. To вся його команда, яка на кухні годує наших хлопців разом до перемоги. Дуже всім дякуємо за те, що допомогли хорошою їжею. Хай вас Бог благословить, що ви долаєте кілометри, збираєте кошти для доправки нашого краю. Будьте благословенні!